Czy konserwatyzm ma przyszłość? Pyta Tomasz Terlikowski. Pytam więc i ja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To jest program Ja Katolik na kanale PCH24 TV. Figura świętego Michała Archanioła ze mną. Ja nazywam się Krystian Kratiuk i chcę z Państwem dzisiaj porozmawiać o książce pana Tomasza Terlikowskiego. Czy konserwatyzm ma przyszłość? Koniec Europy, jaką znamy. Opublikowana przez wydawnictwo WAM. Szanowni Państwo, na początku chciałbym powiedzieć, że pozostawałem przez wiele lat człowiekiem pełnym uznania dla publicystyki Tomasza Terlikowskiego. Uważam, że jest to człowiek, który dla polskiej debaty publicznej, katolickiej, uczynił przez lata swojego życia i działalności bardzo dużo dobrego. Wydaje się, że uważam tak na ten temat lekko inaczej niż on, bo on od swoich poprzednich wypowiedzi gdzieniegdzie się odcina i potem zasługuje na to odcinanie, na takie blerby, jak tutaj na okładce książki Czy konserwatyzm ma przyszłość? Autorstwa Bogusława Chraboty, redaktora naczelnego Rzeczpospolitej, gdzie czytamy: autor przez lata nosił przypiętą niesłusznie łatkę katotaliba. Dziś już wiemy, że ten niezwykle płodny pisarz i publicysta jest oryginalnym, a przede wszystkim odważnym intelektualistą, zmagającym się z najtrudniejszymi wyzwaniami naszych czasów. Ta książka jest tego dowodem. Tu jest jeszcze kilka blerbów, ten mnie jakoś najbardziej poruszył. Szanowni Państwo, ja też uważam Tomasza Terlikowskiego za człowieka szerokich horyzontów i za człowieka, który przez lata był odważnym intelektualistą, dlatego z ciekawością zerknąłem do jego książki o tym, czy jest to koniec Europy i konserwatyzmu, jakie znamy. Wiemy, że to jest kolejna książka po tym, jak się ukazała książka zatytułowana Koniec Kościoła, jaki znamy. Recenzowałem ją dla Państwa również na tych łamach przy tym stoliku. Ale ja jestem z wykształcenia z politologiem, więc tego typu dywagacje, rozważania bardzo mnie interesują. Uważam, że w takich dywagacjach nie ma nic z gruntu heretyckiego, kiedy ktoś ma różne zdanie na każdy temat, że tu można naprawdę bardzo szeroko dyskutować, polemizować. Jestem na takie polemiki otwarty. To jest coś innego niż ortodoksja katolicka, niż spór o tradycję w Kościele i tak dalej. To jest szerszy temat, szersza książka społeczno-polityczna, możemy tak powiedzieć, ale oparta również na światopoglądzie katolickim. Streszczając, można powiedzieć, że Tomasz Terlikowski postuluje dla Polski przyjęcie postawy konserwatystów brytyjskich, Davida Camerona. Nie piszę tego wprost, ale takie mam odczucia, czytając tę książkę. Każdy może oczywiście promować takie wizje, jakie mu się podobają. Mi się na przykład w tej książce podoba, że Tomasz Terlikowski, o czym rzadko się pisze w tego typu dywagacjach, bardzo trafnie, choć w tylko kilku słowach, bo jest to tylko napomniane, recenzuje rewolucję francuską. Rewolucja francuska bowiem dzisiaj jest podnoszona na piedestał. Tomasz Terlikowski się od niej odcina, pokazując, że było to krwawe, bestialskie wystąpienie ludzi pozbawionych honoru i przede wszystkim antykatolickie wystąpienie, rzeź wręcz. I Tomasz Terlikowski w barwnych słowach, jak to potrafi, tutaj to opisuje, za co ukłony, bo to nieczęsto się w takich dywagacjach zdarza. Dzisiaj skrytykować rewolucję francuską to jest wręcz bluźnierstwo w kręgach liberalnych i lewicowych. I właśnie, odnosząc się do Chraboty, który tutaj pisze, że jest publicystą oryginalnym, Tomasz Terlikowski, tej oryginalności w tej książce mimo wszystko odrobinę mi zabrakło, ponieważ ja rozumiem, że można chcieć polemizować z wizją tej takiej twardej prawicy, prawicy religijnej, kontrrewolucji, jak tutaj pada parę razy słowo w tej książce właśnie takie, ale naprawdę należałoby się spodziewać, że człowiek, który dobrze zna środowiska i poglądy ludzi wywodzących się z tych środowisk, będzie debatował na poziomie intelektualnym, intelektualnej uczciwości, a nie na poziomie lewicowych niektórych mediów, którzy totalnie nie wiedzą, o co kontrrewolucjonistom czy konserwatystom innej wrażliwości niż Tomasz Terlikowski chodzi. O co chodzi? Już mówię. Na przykład otwieram na stronie 77 i czytam.
Jest tu dużo o ataku Putina na Ukrainę. Książka wyszła niedawno i jest już pisana właśnie w czasach powojennych, tak to powiedzmy. Czytamy na przykład. Populistyczna prawica, nie chcąc i nie umiejąc zaakceptować mocno progresywnego kierunku, w jakim zmierza obecna Unia Europejska, przyjmuje często za swoją krytykę liberalnej demokracji, jaką prezentuje putinowski reżim. Nie inaczej jest zresztą z częścią Kościoła. Język, jakim posługują się niektórzy hierarchowie, także polscy, w opisie rzeczywistości zachodniej, jest w wielu miejscach spójny z językiem, jakim posługuje się patriarcha Cyryl, a i lekarstwa proponowane na wyleczenie tych rzekomych i tych realnych chorób dręczących Zachód są analogiczne. Szanowni Państwo, uważam, że tego typu stawianie sprawy, że jeżeli ktoś nie umie zaakceptować mocno progresywnego kierunku, w jakim zmierza obecna Unia Europejska, to ten ktoś z automatu przyjmuje postawę taką jak Putin, a Kościół, jeżeli w Kościele ktoś o tym mówi, to jest tożsamy z Cyrylem, jest naprawdę ciosem poniżej pasa. Jest naprawdę ciosem, który wytaczają bardzo często w kierunku do takich jak my, ludzie z lewicy. Klementyna Suchanow używa takich argumentów, a to nie jest najwyższy poziom intelektualny, powiedzmy sobie szczerze. To, że Tomasz Telikowski używa tego właśnie argumentu, jest dla mnie zaskakujące i bolesne. To jest zbyt prosty argument i zbyt daleko odsunięty od prawdy, żeby móc się nim posługiwać. Naprawdę, jeżeli polscy obrońcy życia uważają, że to źle, że na Zachodzie zabija się dzieci, że Unia Europejska to promuje, to zrównywanie ich w tym samym z Putinem jest doprawdy bolesnym ciosem nieuczciwym. Jeżeli uważamy, że związki homoseksualne nie powinny być traktowane na równi z małżeństwami i tak samo uważa Putin, to zestawianie takich jak my z Putinem jest z gruntu, ale to z gruntu nieuczciwe, bo to jest sprowadzanie wszystkiego do argumentu ad Putinu, tak? Do niedawna był w internecie popularny argument ad Hitlerum, teraz mamy ad Putinum. Naprawdę uważam, że dr Tomasz Terlikowski mógłby polemizować w inny sposób niż przedstawiciele lewicy liberalnej. Dalej, strona 104. Ten apokaliptyczno-polityczny sposób myślenia, choć oczywiście można powiedzieć, że do pełnej doskonałości został doprowadzony w Rosji, pozostaje widoczny także w innych krajach, systemach politycznych, kościołach. Polscy politycy często wspominają o szczególnej misji, jaką ma do spełnienia Polska, o szczególnym powołaniu związanym z byciem przedmurzem chrześcijaństwa. Swoją drogą całkiem niedawno patriarcha Cyryl przekonywał, że prawdziwym przedmurzem chrześcijaństwa pozostaje Kaliningrad, miejscem, w którym zatrzymany zostanie pochód złego Zachodu. Identyczne zjawisko widać, gdy polityzując religijno-moralne określenie kultura śmierci i cywilizacja śmierci, obecne w nauczaniu Jana Pawła II, czyni się z nich jedynie narzędzie walki politycznej, swoisty młot na czarownicę, na tych, którzy mają odmienne od nas poglądy. No, szanowni Państwo, tu znowu. Zrównywać Polaków, którzy uważają, że Polska w Unii Europejskiej jest tym miejscem, w którym jeszcze cywilizacja łacińska jakoś tam trwa i jeszcze obroniła swoje ostatnie bastiony, z Cyrylem i z Putinem, to znowu jest ta sama pałka, na której naprawdę jestem zawiedziony, że tak można to powiedzieć. A już polityzacja określenia kultura śmierci i cywilizacja śmierci jest w ogóle jakimś nieporozumieniem. Dlaczego? Dlatego, że trwa wojna i to nie my, nie wiem, konserwatyści, kontrrewolucjoniści, prawica, katolicy, nie my tą wojnę wywołaliśmy. Nie my wyciągnęliśmy te tematy na wierzch. Te tematy, które zawsze trwały, zostały wyciągnięte przez innych, na sztandary wpisane. Przecież Klementyna Suchanow napisała książkę pod tytułem To jest wojna. I opisuje tam wszystkie te działania od aborcji przez homoseksualizm jako wojnę z takimi jak my. Że oni nie chcą, żebyśmy my, żeby świat dawny istniał. W związku z czym to jest wojna. I im Tomasz Terlikowski w całej tej książce na 210 stronach tego nie zarzuca. Polityzacji cywilizacji śmierci, tak? Którą oni chcą przecież wprowadzić. Zarzuca to wyłącznie tym,
którzy chcą chronić cywilizacji życia, tamtych drugich nazywając cywilizacją śmierci. Też nie uważam, że to jest sprawiedliwe. 107. Utożsamienie własnej państwowości, czy tym bardziej własnego systemu politycznego z obozem Boga, państwem Bożym, ostatnim obrońcą wartości, niesie także pokusę określenia własnych działań politycznych, nawet gdy nie są one moralne, mianem świętej wojny. To jest zresztą droga, którą poszedł oczywiście kto? Patriarcha Cyryl i tak dalej. No niesie pokusę określenia własnych, niesie pokusę świętej wojny, ale w katolickiej doktrynie nie ma świętej wojny. W katolickiej doktrynie jest idea wojny sprawiedliwej i uważam, że my toczymy właśnie w tej chwili kulturową wojnę sprawiedliwą, nie wywołaną przez nas. Nie my jesteśmy agresorem w tej sprawie. My nie najeżdżamy na nikogo czołgami naszymi ideami. To my się bronimy, to my zostaliśmy najechani, to nasze polskie katolickie wartości są rozjeżdżane i one nie są rozjeżdżane wyłącznie oddolnie. Proces rewolucyjny bowiem nie tworzy się w ten sposób, już o tym wielokrotnie tutaj mówiłem, nie tworzy się w ten sposób, że nagle człowiek w Szczecinie, człowiek w Wałbrzychu, człowiek w Olsztynie, człowiek w Podkowie Leśnej sobie wymyślili, że oni zostaną homoseksualistami i będą promować zachowania homoseksualne wśród młodzieży. Nie. Oni zostali do tego skłonieni poprzez czynniki rewolucji kulturowej, poprzez całe ośrodki, które się tym zajmują, które zbierają pieniądze, poprzez Soroszów różnych, Unii Europejskiej, dostają te granty i pracują nad tym, żeby przemienić nasze polskie społeczeństwo. Ale ci, którzy chcą bronić tego społeczeństwa, są zrównywani z Cyrylem. To przecież jest naprawdę z gruntu nieuczciwe. To jest trochę tak, jak co jakiś czas pojawiają się artykuły w lewicowo-liberalnej prasie mówiące o tym, że Kościół ma jakąś fiksację seksualną, ponieważ ciągle porusza tematy homoseksualne. A to o homoseksualistach, a to o aborcji, a to o antykoncepcji, a to o, nie wiem, masturbacji. A dlaczego Kościół, katolicy, konserwatyści, kontrrewolucjoniści, dlaczego poruszają te tematy? Czy nie mają niczego lepszego do roboty? Nie mają ciekawszych rzeczy do opowiadania? Oczywiście, że mają, ale poruszają te tematy, ponieważ te tematy są poruszone przez nich, przez tę drugą stronę. A my staramy się odpowiadać tej drugiej stronie rewolucji, odpowiadać kontrrewolucją, przypominając chociażby o grzechu wołającym o pomstę do nieba, o nauce o czystości, o dekalogu i tak dalej. Nie jest to zauważone w książce, która mówi o tym, jak ma się przepoczwarzać konserwatyzm. Mógłbym jeszcze wiele tutaj naprawdę takich cytatów odsłaniać. Zdecyduję się na jeszcze jeden, bo on jest już zupełnie jakby mówiący bardzo wiele. O! Dość jednak prostowania nieprawdy zawartej w tym kazaniu. Tu się odnosi znowu do kazania Cyryla, a jakże. Istotne jest co innego. Nauczanie Cyryla jest efektem pokusy, która dotyczy nie tylko Rosji i tamtejszej cerkwi prawosławnej, ale wielu innych wyznań i krajów, także Polski. Ta pokusa to pragnienie przyjęcia ochrony ze strony państwa, zastąpienia ewangelizacji, która jest trudna, czasochłonna i nie bardzo skuteczna, przyjęciem opieki i wsparcia państwa. Nie wszędzie jest ona tak ekspansywna jak w Rosji, gdzie niegdzie ogranicza się do słów kuratorki oświaty, która przekonuje, że katecheza powinna być w środku dnia, a nie na pierwszych i ostatnich lekcjach, albo do słów polityka, który ogłasza, że jego partia będzie broniła wartości chrześcijańskich i dopóki nic się nie zmieni, to je wybroni. No, szanowni państwo, no to po raz kolejny. Ja wiem, że politycy są cyniczni. Ja nie mam z nimi nic wspólnego, z żadną partią, wiedzą państwo doskonale, jak my tutaj recenzujemy wszystkich. Ale zrównywać kurator oświaty, która chciałaby religii w szkołach, znowu zestawiać z Cyrylem, no sami państwo sobie odpowiedzcie, jak bardzo jest to wszystko uczciwe i odważne. Znowu, strona 165, tu mamy cytat o tym, że tego wszystkiego się już nie da powstrzymać. Nie da się tego powstrzymać, czego chcą, ale nie będę już tego czytał, bo już za dużo czasu tej książce poświęciłem, a jest jeszcze coś bardzo ważnego, jakby kwintesencja tej książki. Muszę też powiedzieć, że jest tutaj kilka pasusów, z którymi nie sposób się nie zgodzić oczywiście u Tomasza Terlikowskiego. On pozostaje katolikiem i konserwatystą w takim wydaniu, w jakim w tej książce
opisał. Mi się to najbardziej kojarzy właśnie z brytyjskimi konserwatystami, ale każdemu może się kojarzyć z czymś innym. Jest tutaj sążnista krytyka koniunkturalizmu partii obecnie rządzącej w Polsce, która to wykorzystuje bardzo często hasła chrześcijańskie, odwołanie do chrześcijańskich wartości i związki z Kościołem do tego, żeby budować kapitał polityczny, często cynicznie. Zgadzam się z tym. W bardzo wielu momentach Prawo i Sprawiedliwość rzeczywiście robi to tak, jak opisał to Tomasz Terlikowski, choć ma też wiele takich momentów, w których nie możemy im zapomnieć w tym pozytywnym tego sformułowania znaczeniu, jak chociażby zakaz aborcji. Jest tutaj krytyka raszyzmu, już tego rosyjskiego, a nie rzekomego polskiego. No i z tym też jako reżyser filmu Wszystkie maski Kremla, czy Rosja się nawróciła, nie sposób, żebym się nie zgodził. Jest tutaj krytyka rzekomej wiecznej żywotności Dmowskiego. Ja też nie uważam, żeby Dmowski był dzisiaj na każdym etapie aktualny, w każdym swoim słowie i w wielu kwestiach tutaj z Terlikowskim jestem w stanie się zgodzić. Ta krytyka rewolucji francuskiej, o której powiedziałem, nawet mnie urzekła. Ale niech kwintesencją tej książki i myślenia Tomasza Terlikowskiego na jej łamach opublikowanej, a także kwintesencją myślenia Tomasza Terlikowskiego w poprzedniej książce, a więc Koniec Kościoła, jaki znamy, będzie ten cytat, kiedy autor odnosi się do tego, jak dzisiaj wygląda świat. I myślę, że możemy z tego wywnioskować, jak dzisiaj wygląda jego spojrzenie na ten świat. Przeszłości już nie ma. Nie ma do niej powrotu. Jest przed nami zamknięta. Możemy i powinniśmy spoglądać na nią jak na nauczycielkę życia. Nie powinniśmy zapominać ani pomijać jej istotnych treści. Ale wiara w to, że możemy po prostu przenieść to, co było, do teraźniejszości i żyć tym w odmiennym kulturowo świecie, jest głęboką naiwnością. Niezrozumieniem struktury czasu i zmiany rzeczywistości społecznej, w której żyjemy. Jesteśmy i pozostaniemy ludźmi współczesnymi. Jesteśmy i pozostaniemy dziećmi postnowoczesności, co oznacza, że stajemy się bardziej turystami czy włóczęgami niż pielgrzymami. Bardziej konsumentami niż obywatelami. A w kwestiach seksualności bardziej dziećmi Zygmunta Freuda niż choćby doktora anielskiej czystości, jakim był święty Tomasz z Akwinu. Teraz będzie bardzo długie zdanie, chyba z 7 linii ma. Lektura pism niektórych ze średniowiecznych mistyczek, na przykład dominikanki Benventuły Bojani, która, zresztą wbrew radom świętego Dominika, za swoją drogę do Boga uznała odmawianie sobie pożywienia, torturowanie swojego ciała i dopiero krótko przed śmiercią odkryła, że ta droga była w istocie drogą ku samozatroceniu, nie może się już uwolnić od interpretacji psychoanalitycznych, które w takich umartwieniach dostrzegają raczej duchowo usprawiedliwiany patologiczny masochizm czy duchową anoreksję niż realną drogę do Boga. I teraz, proszę Państwa, trzymajcie się. Historie świętych średniowiecznych, dziewiczych małżonków już nie zachęcają do naśladowania, ale łączą się z pytaniem o to, czy przypadkiem nie dokonano kanonizacji patologicznej oziębłości płciowej, nerwicy związanej z seksualnością, a niekiedy wręcz homoseksualizmu męskiego czy kobiecego, skrywanego pod pozorem białego małżeństwa. Takie pytania możemy oczywiście spychać w podświadomość, możemy udawać, że ich nie ma, że nas nie dotyczą, ale to nie uczyni z nas dzieci tamtych czasów, a co najwyżej sprawi, że zaczniemy żyć w symulacrum skansenu, fałszywej świadomości rzekomo wierzących w świecie, którego już nie ma, wiarą, która także odeszła już w przeszłość. Dreher, a także moi nauczyciele tomizmu, profesor Gogacz czy ojciec Krąpiec, nie mają racji. Myślę, że to jest, jako się rzekło, kwintesencja tej i poprzedniej książki Tomasza Terlikowskiego, ale rzecz jasna, każdego z Państwa zachęcam do tego, aby samemu się zapoznać i swoim zdaniem się podzielić, chociażby w komentarzach pod tym filmem. Pod filmem na łamach portalu pch24.pl, który także tworzy element walki kulturowej, walki o prawdę, chociażby serialem Kto zabił Jezusa, z udziałem księdza profesora Waldemara Chrostowskiego i Pawła Lisickiego, do którego wsparcia niniejszym serdecznie po raz kolejny Państwa zachęcam. Szczęść Boże.